Dzień dobry, hejka, czy witajcie, ja jestem Kasia, witam na Galerii Transportu TV, a razem ze mną Amadeusz Ferrari, siemanko. Cześć, Kasia. Władca piekieł. Będzie bity? Bomba? No. Kurwa, będzie katowany tam. On zgrywa tego kozaka. Nie mówię, że jest jakimś totalnym leszczem, ale źle trafił, no. Okej, ale idziesz z nim, jeżeli możesz zdradzić, idziesz z nim od razu na wymianę, tak jak zazwyczaj w walkach, czy jednak na spokojnie? Zostawię gameplan w rękach moich trenerów. Ale ja tam nie przychodzę się z nim macać czy punktować, ja tam idę mu wpierdolić, więc oczywiście, że pójdziemy na wymianę, no. Amadeusz, serio, boisz się go? W sensie, obawiasz się umiejętności? Wiesz, to ludzie, on kreuje swoją postać i on na przykład, wyobraź sobie, że ja bym tam usiadł i tu by było 10 ochroniarzy i byś wiedział, że do ciebie nie dojdę, a ja bym tam siedział i się pieklił, udawał się piekle, że cię zabiję i w ogóle, nie? No. To wiesz, byłaby to taka sztuczna agresja po prostu i to jest udawana, ale jak przychodzi co do czego, to stoi blady w oktagonie i mówi, o Jezus, Tarzan idzie. Wiesz, co mi chodzi? No tak. Ja, jedyne czego mi mogą ludzie zarzucić, że się powiedzmy boję, ja dostałem od niego z partyzanta w twarz. Jest to bardzo niehonorowe zachowanie. Okej, ja miałem powód, żeby temu typowi dzisiaj przyjebać, tak? On nie miał powodu, gdzie umówiliśmy się na face to face i wiesz, podszedłem do niego tak, on nie zdzielił z liścia. Więc jak teraz do niego podchodzę, to biorę pod uwagę to, że on nieuczciwie gra. I może powie, nie uderzę cię, a zaraz mnie łup uderzy. I to, takie coś masz z tyłu głowy, ale czy to może nazwać strachem? Kurwa, ja wchodzę go najebać. No tak, ale właśnie widać, nawet na face to face chyba na rundkach, ty mówisz, że ale nie opluj mnie, coś tam, wiesz o co chodzi? No właśnie, bo on jak podchodził, był taki dystans z Zakamińskim, że mówię, no z tej odległości mnie nie uderzy, ale już widzę, że się faflu, nie mówię, no kurde, przecież jak mnie opluje, to jest takie upokarzające i nieprzyjemne, wiesz, no. No. Tak, ale wiesz, właśnie w tych momentach widać na tych face-to-face'ach, że ty jesteś taki w ogóle jakby wycofany, no nie, że on tak nad tobą dominuje. Przynajmniej na face-to-face'ach tak to wygląda. Ale tutaj też tak było? No tutaj chyba było w porządku. Czy na face-to-face'ach? No na pierwszym face-to-face'ie to nie było face-to-face'a, bo mi strzelił liścia, a na rundkach był face-to-face? Był, nie, ale był, ale co, ja powiedziałem, że czy ręce za siebie, czy tego. Co, ja też mogę mu wyjebać zaskoczenie. Tylko istnieje opcja taka, że jakbym mu wypierdolił zaskoczenia i to z całej siły, to że w ogóle do walki nie doszło. Wiesz, o co mi chodzi? No. Słuchaj, cała siła dzisiaj. Co ty zrobiłeś? Jaka cała siła? Przysięgam ci, że leciutko go pierdolnąłem. Przecież to wygląda tak na kamerze tylko. To jest magia kamery. No okay. Lekko go. Jak ja bym je wyjebał z całej siły jak boksera, jak ja podchodzę, ja mam nagranego. Normalnie był live w Bułgarii, walili ludzie, walili. I tam powiedzmy przez 15 minut i nikt nie wiem. Ja podszedłem na live, podtrzymajcie. I tam na 999 walnąłem 992. Więc ja mam to pierdolnięcie, no. A jakbym mu tak zajebał, to nie byłoby co zbierać. Tam na bank by coś poszło. To na ile? Na ile bym procent? Powiedział, że to było niecałe 40. Okej, to jeżeli więc trafisz to było, na 100% że jest bombę. Trochę siły w tym, ale że nie jest to takie, żeby urwać łeb, no ja nie chciałem sobie uszkodzić dłoni przed, nie? Też bardzo. Dobra, ale tak... Po prostu jemu się należała sztuka. I właśnie o to ja mi chodzi. Ja też się nie spodziewałem, że on tak poleci. Wydawało mi się, że to będzie taki na ogarnięcie, że wiesz, za co i tyle, nie? Dobra, ale ja chcę pogadać z tobą w ogóle, bo ja nie znam genezy waszego konfliktu. Ty się ścięłeś z Sadkiem. Dla mnie Sadek to jest gościu, który walczył na Fizz Universe, jeżeli wy nie wiecie takiej... No, nie wiedziałem. Walczył kiedyś, to był taki... W ogóle słyszałeś tej Galiczy, nie? Fizz tak. Universe. No i tam był syn turniowy, on odpadł chyba w pierwszej rundzie już w ogóle tam, wiesz, po takiej słabej walce. Tak? Tak, przegrał od razu. Obrażał mi rodzinę i obrażał mnie. Ale na Instagramie czy jak? No kurwa, w różnych miejscach, no i tu i tam, jak się na live game'ie i w komentarzach i tak dalej, no. No i mnie, moją rodzinę, więc... Ale nie uważasz, że takim zachowaniem i robieniem no tego, co się teraz rozniosło, dajesz mu trochę atencji, o którą on chyba tak jakby pragnął jej? Niech mnie obraża, ale niech nie tyka mojej rodziny. No tak. Ale on sam powiedział, że zasłużył. Powiedział w wywiadzie po strzale, powiedział, że jest okej, powiedział, że no trochę zasłużył w sumie. No więc tego jakby, nie ja, dla mnie jesteśmy już kwita, nie? To od niego zależy, jak to pójdzie w dalszą stronę, czy chce się kłócić, czy nie chce się kłócić. Dla mnie jesteśmy kwita. A ty chciałbyś z nim jakąś walkę, czy coś nie, takiego? Nie, absolutnie okay. Nie, no. Dobra, a twój ja do niego już nic nie mam, uważam, że teraz jesteśmy kwita. W porządku. No zobaczymy, jak to internauci ocenią. A ocenili to trochę słowo, powiedzieli, że jesteś królem partyzantów. Chyba albo Denis, albo Artur, nie pamiętam, kto powiedział, że to było frajerskie zachowanie. Już widzę, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ja bym obrażał Kamilę Szpilki na przykład, albo jego rodzinę, a on by przeszedł obojętnie obok mnie. No tak, okej. Czyli skwitowany.
Dobra, kolejna kwestia. Adrian Polak i ta sytuacja z Danielem Obrończukiem. Jak to w końcu było? Bo wy się chyba trochę sami pogubiliście w tym, kto miał to przyleć, jak to miał wyglądać. Ja zostałem pocięty maczetą po części na zlecenie Adriana Polaka i to jest taka prawda. No. Kierowca powiedział, no tak, Gosia powiedziała, czyli dziewczyna tego chłopa, co mnie, była już dziewczyna, że Polak go namawiał. Mam screeny. Kierowca powiedział, że Polak go namawiał. Mam na to screeny. A od kogo masz te screeny? Od Gosi? Tak, ale że oni z ich prywatnej rozmowy między kierowcą, który tam był. No i godzinę przed Polak kontaktował się telefonicznie z maczetą. Mówił maczeta mu, po co do mnie idą, tylko nie mówił mu, że będzie aż tak grubo, no. No i trudno, Polaczku, chcesz, to sobie mnie pozywaj, ale taka jest, kurwa, prawda. No mówisz, że mnie będzie pozywał. Myślisz, że się boję, kurwa, mówić prawdę? Ty uważasz, że ja cię nie pozwał, to kurwa byś siedział w puszce. Teraz. Tak, siedziałby w puszce, więc ty, kurwa... Ale ty mówisz o tej sytuacji tylko z maczetem, czy o czymś innym, jakbyś go pozwał? Nie, o maczecie. O maczecie. No. Okej, no ale jeżeli chodzi właśnie o tego Daniela, bo nie wyjaśniłeś tego. Jeśli chodzi o Daniela, to... ja leżałem w szpitalu. Aha. Pieniędzy przysłali mi mniej i najmniej martwiłem się tym, czy mam komuś coś przesłać, czy coś. Nic mnie nie interesowało. Mnie interesowało, kurwa, moje życie, moja przyszłość i moja rodzina. I byłem przekonany, że te pieniądze po prostu Fame wziął, że to w ogóle było w tych 30%. No bo wiem, że przyszedł mi mniejszy przelew, tak? A jak się okazało, obejrzałem tego shota jeszcze raz, to faktycznie powiedziałem, że te 20 tysięcy jeszcze oprócz 30%. No i co? No i tyle. No i po prostu przyznaję się do błędu. Ale przelałeś je w końcu, czy nie? No tam na konferencji włodarzom. Włodarze akurat są powiązani z klubem Daniela, więc wszystko przekażą. W porządku. Dobra, a Maria, jeżeli chodzi właśnie o te ręce, bo no. Było ciężko z nimi, no, już jest w porządku? Zajebiście jest, no. Czyli będzie ciężki knockout. Zajebiście jest, kurczę. Dobra, a jeżeli chodzi o twoich przyszłych rywali, kogo? Adrian, czy jednak ktoś mniejszy? Kamil Łaszczyk. Ja chcę walczyć z poważnymi ludźmi. Mam z nim konflikt realny, ale nie jest to taki konflikt jak z Polakiem. On chce mnie pozywać. Co za, kurwa, śmieć hipokryta. Ty, kurwo, żeby ciebie tylko nie spotkało to... Co ty próbowałeś zrobić mi? Tyle ci powiem. Wiesz co, to ja chcę obalić z tobą jedną teorię spiskową, którą widziałam kiedyś właśnie, jak była afera z tobą. Kiedyś chyba Góral, popraw mnie, jeżeli źle mówię, jeżeli wiesz, o czym mówię, kiedyś Góral podobno powiedział, że na zlecenie jednego z influencerów on też został napadnięty tak, przez kogo. Ja wiem, przez kogo został napadnięty Góral i oczywiście był to Adrian Polak, tylko że to byli... no oni go tam pobili, nie? Nie używali sprzętu. Tak, ale właśnie były tory, że właśnie chodziło, że to Adrian i na ciebie, i na niego teoretycznie gdzieś tam po części nasłał. Tak, to prawda. No. Tylko że ten, ustalmy jedno. No. Polak podał mu mój numer temu maczyciarzowi. Przyznał się do tego na rundkach. Dodatkowo, jak się widzieli na żywo, on namawiał go, żeby mnie dojechał, bo ten koleś powiedział faktycznie, tak jak powiedział, że musi mnie, że tam mnie nie lubi w ogóle, nie? Bo ja tam się spotykałem kiedyś z jego dziewczyną, nie? Spotykałem. Przyjaźniliśmy się w sumie do czasu, kiedy mnie nie zdradziła właśnie przy okazji tej sytuacji, ale została też zmanipulowana przez tego maczyciarza. Skomplikowane jest to wszystko. Ale i Polak mówił, o, co ty gadasz, ja się z nim biłem i go tam namawiał, dojedź go, kurwa, powiem ci, gdzie on mieszka i tak dalej, co nie? I co? I trzecia rzecz jest taka, że kontakty... I że kontaktowali się ze sobą, dwa razy się kontaktowali tego dnia. Najpierw mówili, że to planują i tak dalej i bezpośrednio poinformowali go, że idą to zrobić. Słaba akcja. Ale rozmawiałem z nim prywatnie o tej sytuacji i jest jedna rzecz, że Polak nie wiedział, że to będzie aż tak grubo. I to mu kwituje, że nie wiedział, że tak grubo, bo mam nagrane jego rozmowy z gościem, jak później mówili, że ale ja, że jakby wiesz, że za grubo, nie? Myślał, że tam, kurwa, nie wiem, że mnie pobiją czy coś. Dobra, ostatnie pytanie, bo tu czeka też duża część osób. Wy z Bombą teraz nie bijecie się tutaj. Jest szansa, że po walce podajecie sobie rękę? Nie, no ten człowiek nie ma zasad, nie ma honoru, ja z takimi ludźmi nie chcę mieć nic wspólnego. Dla mnie to jest śliski, kurwa, mega typ, który bardzo farmazoni i przeinacza prawdę na swoją korzyść. Więc ja się nim brzydzę. Jakby
ja mu wpierdolę i pójdę w swoją. Nie interesuje mnie dalsza jego kariera, nie życzę mu ani dobrze, ani nie życzę mu źle, będzie dla mnie jak powietrze, nie będzie istniał. W porządku. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dzięki.